Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Borussią Dortmund. Zostało nam 10 kolejek ligowych do końca. Walka w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy mecz z Mainz. Na wstępie oczywiście proszę was też o zostawienie lajka i suba, bo to bardzo ważne. Przechodzimy do tego meczu. Symulacja i zobaczmy, czy uda się wygrać. Wygrywamy pewnie 3-0. Lewandowski, Zieliński i Dahoud z bramkami dającymi nam zwycięstwo. Tracimy 2 punkty do Wolfsburga. Teraz czas na Arminie Bielefeld. Myślę, że tu szansę dostanie paru rezerwowych. Taki Zalewski. Tutaj ten pan, tutaj Marco Reus. I to na tyle. Zobaczmy. Przegrywamy 2-1. Niestety. Zobaczmy, jak pójdzie rewanż z Barceloną. Szybka symulacja. Remis 1-1, który daje nam awans. Bardzo ważny. Fajna sprawa, że awansowaliśmy. Lewy niezadowolony zszedł z boiska. Ale tutaj jest niepokojąca sprawa w lidze. Zobaczmy, czy uda się pokonać FC Köln. Wygrywamy 3-0. Adeyemi z golem. Fajnie, że młody Niemiec w końcu trafia. No i tracimy 2 punkty do Wolfsburga. Fajnie, że udało się trochę odrobić. Niestety straciliśmy jeden niezły talent. Dwóch takich średniaków, ale tego jednego szkoda, bo on był 1 900 000 wart. No i szkoda, że go nie zauważyliśmy. I zobaczmy, czy uda się pokonać. Ipsk niestety nie. Remis 1-1. Teraz ćwierćfinał z Bayernem Monachium. W końcu jakaś oferta za Kobla. Zobaczmy, jak pójdzie nam w tym pierwszym meczu z Bayernem. Wygrywamy 3-1, Adeyemi z dubletem, ależ mecz nasz w naszym wykonaniu. Bayern bez lewego nieco się posypał chyba. 3 punkty do lidera, tracimy 6 kolejek do końca. Nie chcemy do Brazylii. Tutaj liczymy już na zwycięstwo też. Wygrywamy 4-0. Lewy z dubletem. Bardzo ważne zwycięstwo ligowe. No i pytanie teraz, czy będziemy musieli chyba trochę zarotować w tym meczu. Innej opcji już nie widzę. Piłkarze są bardzo zmęczeni. Musimy trochę zarotować. Ale zobaczmy, czy uda się utrzymać to prowadzenie. Ale Bayern nas deklasował w tym meczu. 5-0. Niestety, odpadamy z Ligi Mistrzów. Niestety, odpadliśmy, ale walczymy do końca o mistrzostwo. Czy jeszcze mecz? Ciężkie mecze nas czekają, ale niestety z Leverkusen już nie będziemy mieć spotkania. Wydałoby się tu wygrać z Wolfsburgiem. Miejmy nadzieję, że się uda. Udało się. Bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o mistrzostwo. A zobaczmy, czy Leverkusen się potknęło. To dla nas bardzo ważne. Czy uda się zrewanżować Bawarczykom za tą solidną porażkę 5-0 w Lidze Mistrzów? Rewanżujemy się. Wygrywamy 3-2 na stadionie Bayernu. I walczymy o mistrzostwo. Odskakujemy na 2 punkty Leverkusen. Bardzo ważne to było zwycięstwo. Zobaczmy, czy uda się pokonać VfL Bochum. Udało się, lewy z golem. I przybliżamy się do mistrzostwa. Przybliżamy się do mistrzostwa bardzo. Zobaczmy, czy są jacyś ciekawi juniorzy. Niestety na razie nie ma nikogo ciekawego. Jest jeden ciekawy, 900 tysięcy kosztował. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. A nas czeka tu teraz mecz przedostatni ligowy. No i zobaczmy, czy z Furt uda się wygrać w tym przedostatnim meczu. Ten mecz może dać nam lekki komfort. Zobaczmy. Wygrywamy 1-0. Florian Wirtz daje nam zwycięstwo. I 2 punkty przewagi przed ostatnią kolejką.
Zobaczmy, jak Bayern Monachium poradził sobie w półfinale Ligi Mistrzów. Awansował, pokonali PSG. Więc przegraliśmy z finalistą. A ten ostatni mecz tego sezonu sobie rozegramy. I zobaczmy, ostatni mecz ligowy. Bardzo ważny mecz ligowy. Widzą w nim Kamiński i Zalewski od początku. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Teraz Robert, no co za fatalne podanie, nie rozumiem. Kamiński. Robert Lewandowski, ależ bramka! Cóż za gol! Roberta Lewandowskiego. 1-0 w tym meczu. Taki gol trochę w stylu Jamesa z Mistrzostw Świata 2014. Kapitalny volley. Może nie aż tak spektakularny jak wtedy Jamesa, ale coś na ten wzór. Gol numer 18 lewego w tym sezonie ligowym. Nie jest to taki sezon, do jakich nas przyzwyczaił. Jeszcze wypuszczony znowu Robert. Robert Lewandowski. Cóż za beznadziejny strzał tym razem. Daj mi do Roberta. Robert musi to trafić. Jest 2-0. To mistrzostwo już się nam wymknąć nie może. A daj mi potwierdza, że umie asystować do Roberta. 8:48 minuta. Kapitalne rozpoczęcie drugiej połowy. Jeszcze raz Robert. Czy on to co zrobi? Nie zrobił tego. Ale wywalczył ten strzał tam sobie. Wirtz wypuszcza lewego. Czy to będzie jego hat-trick? Robert. Robert Lewandowski znowu nie trafia. Robert to musi trafić, Robert. 3-0, hat-trick Polaka Rodaka. Cieszy zawsze. Ale ile męczarni przy tym było. Ale najważniejsze, że wygrywamy. I Robert trafia hat-tricka. Pytanie, czy to da mu koronę, nie wiadomo. Nie widzę, ile ma goli. Jeszcze jeden przydałby się tak na wszelki wypadek. Rupertowi. Żeby lewa miała szansę na tego koronę. Tą koronę króla strzelców. To tu się kurde wydarzyło. Totalny błąd Akanjiego. I stracimy gola. Nie graj na czas, Paruwo! Tracimy gola w idiotyczny sposób. Lewa strzela, ależ gol z główki! A daj mi z kolejną asystą. A lewa trafia. Po raz czwarty w tym meczu. Chcę wywalczyć sobie tą koronę króla strzelców w ostatniej kolejce. Ale nie wiemy, czy to wystarczy. 21 gol, tamten miał 20 chyba. Jeśli nie strzelił żadnego, lewa ma koronę króla strzelców. Jeśli nie, jeśli strzelił, to obaj mają koronę króla strzelców. Jeśli strzelił dwie, no to Rupercik drugie miejsce. Ale biegnij lewa. Reina na koniec. Nie dali lewej strzelić 5. gola, ale my zdobywamy mistrzostwo. To jest najważniejsze. Nie będzie świętowania? Jest świętowanie. Lewa podniesie puchar. O to chodzi. Nasze jedyne trofeum w tym sezonie. Zobaczmy.
jak lewa będzie podnosiła ten puchar. A raczej talerz. No i fajnie, wygrywamy mistrzostwo, przerywamy hegemonię Bayernu Monachium. Fajna sprawa. I lewy królem strzelców, udało się nam to zrobić. Adeyemi zabrakło mu dwóch asyst, a Drągowski najlepszym bramkarzem ligi. No proszę. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeśli wam się on podobał, zostawcie lajka, suba. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!